Dzień dobry. Mam grzyba. Kombucha. Grzyb herbaciany. Chociaż formalnie to chyba nie jest grzyb. Od znajomych dostałem grzyba. Jeśli chodzi o najróżniejsze przetwory domowe, to kombucha to w zasadzie jest szczyt moich możliwości. Sprowadza się to do tego, że trzeba grzyba zalać czarną herbatą z cukrem. Dać temu jakiś tydzień. Ale trzeba mieć grzyba. Nie będę się wymądrzał na ten temat, bo to jest druga partia, którą zrobiłem do tej pory. Pierwsza zakończyła się sukcesem. Grzyb się rozmnożył, więc teraz już są dwa słoiki nastawione. No i właśnie mija tydzień od nastawienia tej partii, więc trzeba skosztować i sprawdzić, czy się nadaje do butelkowania. Bąbelki są, czas na próbę smaku. Jutro będzie do butelkowania. Nie pytajcie mnie, czy picie kombuczy ma jakikolwiek wpływ na wasze zdrowie. Nie wiem, po prostu mi smakuje. No dobra, dzisiaj muszę skończyć montaż filmu na kanał Bushcraftowy. Ten film, żyjąc waszym kalendarzem, ukazał się na kanale wczoraj. Ja go dzisiaj kończę. Mam 2 godziny surowego materiału. 2 godziny surowego materiału. I to trzeba pociąć, skompresować. Zobaczymy, ile minut filmu z tego wyjdzie. Eksport. Klikamy eksport. Godzina 16:55. 15 stycznia 16:55. Robimy eksport filmu, który ma być opublikowany na kanale Bushcraftowy za godzinę i 15 minut. No to jest tak jakby na ostatnią chwilę. No dobra, dzisiaj się nie udało. Dzisiaj był zbyt intensywny dzień. Niestety nie mam żadnej treści rowerowej. No i tak na dzisiaj planowałem dzień odpoczynku, bo najczęściej to robię także po siłowni. Robię sobie dzień odpoczynku. I dzisiaj musimy zrobić takiego vloga Zapchaj dziura. Ja przynajmniej jestem szczery, nie? I mówię, że to jest taki vlog Zapchaj dziura, tak? Że no, nic nie mamy, więc musimy sięgnąć po notesik z wielorybem. A tu mamy tematy z filmu o dramatach zimowych youtubera. Jednym z tych tematów są plany na sezon 2024. Cóż za doskonały content to będzie. Także tak, dzisiaj wam opowiem, jakie mam plany na sezon 2024 w kontekście rowerów. Zdradzę tylko część planów. Część, która jest oparta o imprezy zorganizowane, ultramaratony, bo są pewne plany, których wam nie zdradzę. Ale to tylko dlatego, żeby sobie zostawić furtkę awaryjną, gdyby się ich nie udało zrealizować. Więc w tym roku planuję start w 3 wyścigach. 3 wyścigi. Może spontanicznie coś jeszcze dojdzie, ale na 3 wyścigi jestem zapisany. Pierwszy wyścig to jest SCAF 200. SCAF 200, 11-12 maja 2024. To będzie pierwszy start w tym sezonie. Dystans około 220 km, 3400 metrów. Podjazdu. No i ten start będę faktycznie chciał potraktować jako wyścig. Myślę, że pojadę tam na maksa. Dam z siebie wszystko i zobaczę, jaki czas mi się uda wykręcić na takiej trasie. Start numer 2, 1,5 miesiąca później. Kresy Bike Adventure. 29-30 czerwca 2024. Gravelowa przygoda na roztoczu. I tu będziemy mieli ponad 400 km, 3300 metrów podjazdu, więc trochę lżejsza trasa, jeśli chodzi o przewyższenia. No i tutaj jeszcze się waham. W zależności od tego, w jakiej będę formie, albo będę chciał to przejechać na raz w takim trybie wyścigowym na moje możliwości, ale jeśli uznam, że nie mam takiej formy, żeby to przejechać sensownie na raz, to zabiorę sprzęt biwakowy i sobie to pojadę normalnie z noclegiem w terenie. No i ostatnia impreza w tym sezonie, wyścig, z którym mam trochę niewyrównane rachunki, to będzie powrót na trasę Poland Gravel Race. Poland Gravel Race 3-6 sierpnia 2024. Natomiast tutaj plan jest inny. Tutaj na pewno jadę w trybie bikepackingowym, bez żadnego ścigania. Planuję 3 noclegi w terenie,
tak żeby wykorzystać cały limit czasu i będę chciał się po prostu nacieszyć tą trasą. Potraktować to jako wyjazd turystyczny. Kiedyś mówiłem, że ultra to ultra i trzeba jechać i się ścigać, i dać z siebie wszystko, a teraz mi się zmieniło i myślę, że trasa PGR jest warta tego, żeby chociaż raz przejechać ją tak, żeby się nie zażynać, a trochę się tą trasą nacieszyć i pokontemplować, zatrzymać wtedy, kiedy się ma ochotę. No i te trzy wyścigi tworzą nam gravelowe trio od maratonów koło ultra. Gravelowe trio, także fajnie byłoby te trzy medale skompletować, dołączyć do kolekcji. Dlaczego te wyjazdy? Słuchajcie, no dlaczego akurat te wyścigi? Mam doświadczenia z różnymi organizatorami, z różnymi wyścigami i oczywiście nie ma niczego złego w tym, że ktoś robi z tego sposób na życie i próbuje przy okazji organizacji wyścigów zarabiać. Naprawdę nie ma nic w tym złego. Natomiast w przypadku stowarzyszenia Koło Ultra mam wrażenie, że cały czas tu jest najwięcej pasji w tych wyścigach. Pasji do kolarstwa przygodowego, a ten aspekt komercyjny jest na zdecydowanie dalszym miejscu. Także trochę dlatego te imprezy wybieram. Mam nadzieję, że żaden inny organizator wyścigów się nie obrazi za to, co teraz mówię, bo jeszcze raz mówię, naprawdę to jest ok, że są komercyjne imprezy i nie mam z tym żadnego problemu. No i to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, z kim z Was spotkam się na trasie tych wyścigów. Mam nadzieję, że już więcej w tym vlogu nie będzie trzeba korzystać z notesika z wielorybem i nie będzie trzeba używać tych tematów awaryjnych. No ale cóż, może mi to wybaczycie. Do jutra.